Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Excela. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zliczać liczbę znaków w dowolnym tekście. Ja sobie tutaj przygotowałem trzy teksty różnej długości. Pierwszy, drugi i trzeci. Rozszerzę te komórki, żeby było widać cały tekst. I tutaj zrobimy sobie zliczanie. Tekst zliczamy przy pomocy funkcji DOE. Te nazwy są dosyć intuicyjne, więc łatwo się domyśleć, do czego dana funkcja służy. I jako parametr możemy podać tekst lub odwołanie do jakiejś komórki. Ja w tym wypadku odwołam się do tej komórki i klikam Enter. Ten tekst ma 133 znaki. Nie wierzycie, możecie policzyć. Wyjdzie Wam to samo. Dla pozostałych komórek mamy odpowiednio 11 i 7 znaków. Trzeba mieć na uwadze, że zliczają się tutaj również spacje, więc jeżeli dam tutaj Enter, to mimo że tekstu nie widać, to spacja tutaj jest jako znak i ona jest również uwzględniana. Tak samo tutaj, jak skrócimy tekst, wartości nam się przeliczają od nowa. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.